Witamy sprinterzy.com. Dzisiaj z nami jest Marta Jeszke, najszybsza sprinterka na 200 metrów w tym roku. Wynik 23:41 z Gdańska. No i oczywiście rekordzistka Polski z Barcelony. Tam fantastyczny rezultat 42:68. Ten wynik z Barcelony jawi się na tle wyników naszej sztafety w tym roku jako jakiś niedościgniony wzór. Jak z Twojej perspektywy wygląda praca nad sztafetą, nad zmianami, żeby ten wynik był jak najlepszy? Czyli generalnie przede wszystkim podstawa, żeby biegać szybko sztafetę, żeby to wszystko się zgrało i wychodziło, to uważam, że przede wszystkim cztery dziewczyny, sześć dziewczyn, ale głównie te cztery, które biegają w składzie, muszą być przygotowane pod względem szybkościowym. Myślę, że średnia wyniku powinna być na poziomie 11:40-50 i wtedy można myśleć o tym, żeby uzyskiwać zmianami bardzo dobry rezultat w sztafecie. Jeżeli chodzi o Twoją specjalizację, to jest to dystans 200 metrów i Ty także biegasz na trzeciej zmianie po łuku. Jak opisałabyś specyfikę tego biegu na łuku? Raczej bieg na łuku nie każdemu leży. Ja biegam dobrze łuk z tego względu, że kiedyś byłam 200-metrówką i myślę, że nadal leży mi ten dystans 200 metrów i ja bardzo lubię biegać łuk z tego względu też, że jestem może niska i jest mi łatwiej go pokonywać. Myślę, że osobom wyższym jest trudniej pokonywać wiraż. Dlatego trener wielokrotnie sprawdzał mnie na tym wirażu, uznał, że sobie dobrze na nim radzę, także ja też się bardzo czuję dobrze na tej zmianie i bardzo się cieszę, że tą trzecią zmianę biegam. Co się czuje na trzeciej zmianie ważnego finałowego biegu, kiedy oczekuje się na start? Generalnie jest taki stresik, ale stresik bardzo pozytywny. Pamiętam na Igrzyskach w Londynie, kiedy stałam na trzeciej zmianie, to aż mi było niedobrze, tak się bardzo stresowałam, ale mówię, jest to stres pozytywny, który wyzwala we mnie taką pozytywną energię, która przekłada się na bieganie i spinam, że tak powiem, pośladki i biegam najszybciej do dziewczyny, która stoi na ostatniej zmianie, żeby podać jej pałeczkę gdzieś tam na końcu strefy zmian. Cały czas wracam myślami do tego biegu z Barcelony. Jak opisałabyś ten bieg? To był bieg kompletny. Te zmiany wyszły, można by powiedzieć, doskonale, czy były jakieś niedociągnięcia? Nie, to był, że tak powiem, bieg, nasz bieg życia. Wszystkie byłyśmy w odpowiednim momencie, w odpowiednim czasie, w tej jednej sekundzie. Wszystkie miałyśmy dyspozycję w 100% i wszystko wykonałyśmy po prostu perfekcyjnie. Wszystkie zmiany były na pełnych szybkościach, na końcu strefy zmian. I, no i widać te zmiany. Ta nasza szybkość dał nam wynik 42:69, czyli rekord polski. Trening sprinterki. Jak to jest u Ciebie? Mój trening składa się przede wszystkim z przygotowania motorycznego. Bazujemy na tym, żeby przede wszystkim przygotować się motorycznie, czyli być silna, szybka, wytrzymała i skoczna. Także to są takie główne, raczej główne, no, akcenty, gdzie są w każdej jakby konkurencji, przykładają się na każdą konkurencję i na tym głównie bazujemy, generalnie głównie na kształtowaniu mocy. Jak wygląda u Ciebie trening siłowy? To jest bazowanie na ćwiczeniach dynamicznych, statycznych? Zależy w jakim okresie. I na ćwiczeniach statycznych, i dynamicznych. Generalnie dużo robimy takich ćwiczeń nietypowo na sztandze, tylko można powiedzieć takiej siły biegowej, która później przekłada się na siłę statyczną na sztandze. A jeżeli chodzi o trening wytrzymałościowy, jak długie to są odcinki? Generalnie od 3 lat trenuję z trenerem modelskim, który ma jakby troszkę inną wizję na ten trening i nie biegam już tyle, co biegałam wcześniej. Nie robimy dużo jakby odcinków wytrzymałościowych. Jest tych odcinków, raczej
najdłuższe odcinki, jakie biegam w okresie przygotowawczym, to są gdzieś tam 500 metrów. Aczkolwiek tych odcinków jest bardzo mało, a tak generalnie bazujemy na odcinkach od 300 metrów niżej. I cały czas, tak jak trwa okres przygotowawczy, schodzicie na coraz... Dokładnie, te 300 biegamy bardziej w okresie zimowym, natomiast jak już jest okres gdzieś marzec, to biegamy, najdłuższe odcinki, jakie biegamy, to jest 200 metrów, ale też niedużo tych odcinków, gdzieś tam 150, 120. Zdarzają Ci się takie treningi na granicy wytrzymałości? Oj, bywały takie treningi. Z 3 lata temu razem z trenerem robiliśmy taki trening, tak zwany glikolityczny, gdzie biegałam, to chyba było bodajże 100, o ile dobrze pamiętam, 140 metrów. Takich odcinków było 4, biegało je się w maksa na 20 chyba bodajże sekundowych przerwach i po tym treningu, tych 4 odcinkach, to trener po prostu zbierał z bieżni, nie byłam w stanie ruszyć nogą, niczym, i trener po prostu brał mnie na ręce. Pamiętam, to te treningi odbywałam w RPA, brał mnie na ręce i przynosił do cienia, bo nie byłam w stanie wstać i iść o własnych siłach. Także takie treningi bywają, są to ciężkie treningi, ale no, później są uzyski na zawodach. Jest taki stan po ciężkim treningu, że jak go chłoniesz, przychodzą te endorfiny, szczęście? Czyli po 15-20, po pół godzinie już dochodzę do siebie, jest fajnie. Jeszcze jak pobiegnę dobre wyniki na takim ciężkim treningu, to generalnie jest jakby jeszcze większa motywacja do tego, żeby przyjść i zrobić za tydzień kolejny taki trening. Także. A jeżeli chodzi o ciężary na siłowni, bazujesz na dużych, małych, średnich? To różnie. Generalnie wydaje mi się, że ciężary robię, powiedzmy, duże, aczkolwiek najlepsze sprinterki na świecie robią jeszcze większe, więc myślę, że jeszcze gdzieś tam rezerwy mam, jeśli chodzi o siłę, i można jeszcze większe te ciężary dźwigać. Im większa siła, odpowiednio przerobiona, daje większą szybkość. Jakie są Twoje rekordy skocznościowe? Ile polecisz w dal? Dal z miejsca? Czy... Dal z miejsca. Generalnie właśnie u trenera Modelskiego, przez to, że dużo robimy treningu mocy, gdzieś mi się te sprawdziany motoryczne, bo są sprawdziany motoryczne, skok dal z miejsca, skok i skok, poprawiły się, i to znacząco. Teraz regularnie skok dal z miejsca skaczę w granicach 2,85-89, natomiast w trójskoku skaczę w okolicach 14 metrów, trójskoku. W okolicach 8, 10, 19, pięcioskoku około 14 metrów. Rzut kulą do tyłu? O, to jest właśnie... Tym akurat nie jestem dobra. I te akurat sprawdziany motorycznie wychodzą u mnie dosyć kiepsko, ale gdzieś rzucam w okolicach 16, raczej życiówkę w tył mam 17 metrów, natomiast w przód 16 z kawałkiem. Że trener Modelski reprezentuje wizję treningu mocy. Wspominacie o tym treningu glikolitycznym. To też jest ciekawe, nie każdy o tym słyszy. Ja powiem, że tylko raz robiłam ten trening, później z niego zrezygnowaliśmy i trener trochę jakby zmodyfikował trening i trochę inaczej biegamy już ten trening glikolityczny. Taki typowy sprinterski trening wygląda mniej więcej tak, że jest siła, szybkość, wytrzymałość. Jak to wygląda na tyle koncepcji reprezentowanej przez trenera Modelskiego? Czy generalnie trener jakby nie trzyma się kurczowo treningu, że robi siła, szybkość, wytrzymałość, tak jak trenują inni zawodnicy, tylko dostosowuje trening do, powiedzmy, mojego samopoczucia, czyli w zależności od tego, jak się czuję w danym dniu, dostosowuje moje obciążenia treningowe. Wiadomo, że realizuję trening, który ma zaplanowany, pomimo tego, czy jestem zmęczona, czy nie, ale generalnie nie trzyma się tak kurczowo, że robimy siła, szybkość, wytrzymałość, siła, szybkość, wytrzymałość, tylko po prostu dostosowuję trening jakby do mojego samopoczucia. No i na przykład dzisiaj. Dzisiaj jesteś przed treningiem? Dzisiaj jestem przed treningiem. Czasami właśnie mam tak, że przychodzę na treningi, nie wiem, co robię. Wczoraj właśnie miałam trening szybkościowy połączony z siłą.
a dzisiaj bodajże, o ile dobrze wiem, to chyba będzie trening skocznościowy, ale nie jestem tego pewna. Może to zostać skorygowane tak, że wyjdziesz, te skoki nie będą szły i zrezygnujecie z tego? Dokładnie może tak być. Raczej, aczkolwiek bywają takie treningi skocznościowe, że pomimo, że nie idzie, trener mówi, musisz to wyskakać, bo robiłeś wczoraj siłę i musisz to zrobić. A nieraz jest tak, że po prostu zmienia i robimy coś innego. Przejdźmy teraz na tematy, na temat lekkiej atletyki w mediach. Za nami jest ten festiwal Sztafet na Bahamach, w mediach. Nic o tym się nie mówiło. Nic się. Ale może to wyszło z tego, że po raz pierwszy odbywały się taka impreza i dlatego może po prostu media nie były poinformowane zbytnio, albo po prostu nie interesowały się tym. Myślę, że w następnym roku będzie lepiej. A uważasz, że Polski Związek robi dużo w kierunku rozwoju, promocji? Myślę, że jest znacznie lepiej niż jak było kiedyś, aczkolwiek wydaje mi się, że powinno bardziej być to wszystko nagłośnione. Tutaj właśnie w marcu odbywały się Mistrzostwa Świata w Sopocie. Na początku obawiałam się, mówię, Boże, w Polsce odbywają się Mistrzostwa Świata, przecież nikt nie przyjdzie. Jak zawsze odbywają się jakieś meetingi, no to mało tych ludzi przychodzi na stadiony. A Mistrzostwa Świata pokazały i Mistrzostwa Polski tutaj na hali pokazały, że ludzie interesują się i chcą przychodzić na takie imprezy. Ale to wszystko było spowodowane tym, że dużo było w mediach, przede wszystkim tutaj w Trójmieście, nie wiem jak w Polsce, ale w Trójmieście bardzo głośno było o tym w mediach i przez to gdziekolwiek bym nie szła, to ludzie zawsze się mnie pytali, jak tam, będziesz startowała na Mistrzostwach Polski, na Mistrzostwach Świata, także media robią dużo i myślę, że jak najwięcej tego powinno być w telewizji. Taki właśnie memoriał, który odbywa się tutaj 20 lipca, Memoriał Siwy w Sopocie. Myślę, że to też powinno być transmitowane w telewizji. Niestety nie będzie. I wydaje mi się, że wszystkie meetingi Mistrzostwa Polski jak najbardziej powinny być pokazywane w telewizji. No tak. Mnie najbardziej boli to, że wczoraj pokazywano w telewizji publicznej mecz Legii Warszawa z kimś tam. Nawet nie wiem, co to była za drużyna. Ale można, widać, że można. Można, zastąpić. Tylko trzeba chcieć, po prostu trzeba chcieć i muszą być chyba to odpowiedni ludzie, którzy chcą pchać tą lekką atletykę w media i promować. I takich ludzi powinno być właśnie jak najwięcej. No piłka nożna rządzi się swoimi prawami, wiadomo, jest to najbardziej medialna dyscyplina. No na to nic nie poradzimy. Mam nadzieję, że w przyszłości jednak dominować będzie ta lekka atletyka. Obroby. Tutaj jesteśmy w Sopocie już od kilku dni. No i widzimy, że ta promocja działa bardzo prężnie. Są plakaty, są ulotki, chodzą nawet modelki z hasłami. Jest naprawdę dużo robione. Także masz odczucie, że... Tak, ja myślę, że Sopot jest, myślę też i Bydgoszcz. Jest takim miastem, gdzie promuje się nas sportowców, promuje się nasze osiągnięcia. Zawsze tutaj w Sopocie jest tak, kiedy się przyjeżdża z pewnej imprezy i zdobywa się jakieś medale, to zawsze jest konferencja prasowa, mówi się o tym, jest informacja w gazetach. Także to jest fajne i bardzo się cieszę, że Sopot jest takim miastem, gdzie promuje nas sportowców, bo to w jakiś sposób też dodaje nam skrzydeł, że ta nasza walka, ta nasza ciężka praca nie idzie w niepamięć, tylko są ludzie, którzy o tym pamiętają i doceniają przede wszystkim. Co sądzisz o dzisiejszym pomyśle, który padł na konferencji prasowej o tym, żeby zorganizować bieg na 100 metrów na molo? Mi się to bardzo podoba. Ja już o tym wcześniej mówiłam. Także to jest bardzo fajny pomysł. Mam nadzieję, że doczekam tego momentu, że jak będzie organizowany taki meeting na molo, biegnę przypuśćmy na 60 czy na 100 metrów, że wezmę w nim udział. Bardzo bym tego chciała i mam nadzieję, że w najbliższym czasie zorganizują. No tu będziemy rozmawiać z organizatorami. Może w następnym roku. Oby, ale czuję się taką ekscytację, że jeżeli ten bieg by się odbył, to chciałoby się tam znaleźć. Naprawdę, to nawet. Dokładnie. To nawet z naszej strony. A to w jakiś sposób też jest promocja dla miasta,
dla nas, dla lekkoatletyki, bo jak wiadomo, na molo jest bardzo dużo ludzi w takim okresie, więc gdzieś tam nawet te osoby, które nie interesują się i nic nie wiedzą o lekkoatletyce, to przyjdą, zobaczą i może się to komuś spodoba i będą przychodzić na stadiony, na mityngi lekkoatletyczne. Co tobie się podoba najbardziej w lekkoatletyce? Za co pokochałaś przede wszystkim szybkość, sprinty? Za co pokochałam? Nie wiem, może dlatego, że szybkość to takie zrywy, a ja jestem taką osobą, że wszystko muszę robić szybko. Gdziekolwiek jestem, cokolwiek robię, to wszystko musi być szybko zrobione. Ja nawet się nie spóźniam nigdzie, bo zawsze muszę być wszędzie na czas. Także myślę, że to, jaka jestem, przekłada się na to, że po prostu lubię biegać te biegi sprinterskie i one mi leżą. Aczkolwiek podoba mi się tak również konkurencja skoków dal i płotki. Zawsze też chciałam to trenować, ale gdzieś tam jednak nikt mnie nie pchnął w tę konkurencję i zostałam przy tych sprintach, one mi się bardzo podobają i po prostu bardzo się cieszę, że je trenuję. Ja bardzo w ogóle lubię takie treningi szybkościowe. Tak to są moje najbardziej ulubione treningi. Wszystko, co robi się szybko i dynamicznie. Czyli charakter, talent plus zainteresowanie decydują, w jakim kierunku się pójdzie. Powiedz nam o czasie wolnym. Jak relaksujesz się pomiędzy treningami, pomiędzy zawodami? Ja lubię się relaksować przede wszystkim tutaj na miejscu w domu. Tutaj najbardziej odpoczywam. Kiedy robię trening, po treningu albo tutaj na stadionie sobie położę się po treningu i relaksuję się, kiedy jest pogoda, bądź w domu z moim chłopakiem, czy z rodziną, czy z moim pieskiem. Także to jest najlepsza forma mojego. Z pieskiem biegasz, czy też bawisz? Bawię się z nim. Ja mam pieska spaniela. Bardzo się cieszę, że ją mam, bo zawsze, kiedy przyjeżdżam z długich wyjazdów, to ona się najbardziej cieszy. I takie pieski są bardzo pocieszne. Ja bardzo kocham w ogóle zwierzęta, a szczególnie psy. I także uwielbiam spędzać z nią czas. Jeżeli nie byłoby takiej dyscypliny sportu jak lekkoatletyka, w jakim kierunku byś poszła? O, nie wiem. Już kiedyś ktoś mnie o to pytał. Nie wiem, jakby mi życie pokierowało. Zawsze moje zainteresowanie to była gdzieś kosmetyka i pewnie skończyłoby się na tym, że poszłabym na jakieś studia kosmetyczne, czyli pewnie bym w tym kierunku pracowała. Jeżeli chodzi o twoje studia, jak to wygląda? Obecnie skończyłam pierwszy rok magisterki, także zaraz będę na drugim i mam nadzieję, że będę się już bronić, także bardzo się cieszę, bo gdzieś tam te studia u mnie się przedłużyły, ze względu na to, że trenuję. Także mam nadzieję, że za rok skończę moje studia Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. Także tyle. No dobrze, dobrze. Wydaje mi się, że zadaliśmy wszystkie pytania. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Życzymy powodzenia. Dla sprinterzy.com Marta Jeszkę. Do zobaczenia wkrótce. Dziękuję, pozdrawiam.